Cześć, witam serdecznie, Tomek z tej strony. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać taki ciekawy odcinek o tym, jak możecie w prosty sposób wykonać otwory pod zawiasy puszkowe. I tutaj będzie to ciekawostka, bo nie użyjemy do tego celu ani ekodrilla, ani wiertarki stojącej albo innego tego typu sprzętu, tylko czegoś, co każdy z Was powinien mieć na warsztacie, jeśli chce się zajmować meblami na wymiar, czyli frezarką górnowrzeczynową. Tak więc będzie ciekawie. Zapraszam na film. Zapraszam i wszystkich na naszą stronę internetową tokado.pl, gdzie możecie na przykład dokonać zakupu przyrządu do wiercenia Drillex T200 lub bibliotek do programu Prosto 6.0. Zapraszamy na tokado.pl. Tak więc wyobraźmy sobie, że jedziemy na montaż w celu zamontowania takich oto frontów, bo na przykład poprzedni się uszkodził, więc musicie go na szybko tam podmienić i jednocześnie wywiercić puszki. Więc możecie ze sobą zabrać na przykład wiertarkę stołową marki Engel. Fakt faktem, będzie to duża wygoda, ale po co tachać na przykład taki sprzęt do dwóch zawiasów? Więc możecie na przykład zabrać ze sobą na przykład EcoDrill, który w sumie kupiłem dokładnie w tym celu, aby szybko na montażu nawiercić sporadycznie jakieś puszki. Ale ten instrument można spokojnie zastąpić innym sprzętem. Wiadomo, jest to wygodne, ale jak się nie macie potrzeby, żeby czegoś takiego kupywać, to możecie go zastąpić na przykład tym, bo to przecież jest w każdym warsztacie, który zajmuje się meblami. I to nie jest istotne na dobrą sprawę, czy użyjecie do tego frezarki za grube pieniądze, czy po prostu czegoś z innej półki, ale też będącego frezarką. Najważniejsze, żeby wiertło puszkowe weszło Wam w kieszeń i żebyście mogli nią pracować. Dobrze, to jest załóżmy nasz front, który dzisiaj na montażu musimy zrobić. Zaznaczamy sobie przykładowo po dychu z każdej strony. Zaznaczamy sobie, gdzie puszka ma przyjść, czyli jej środek puszki. Ja mam akurat założone wiertło 40 mm, ale zazwyczaj będziecie używali 35. To chodzi o to, żeby najbardziej optymalna odległość od krawędzi frontu do początku puszki to jest moim zdaniem 5 mm, tak aby zawias miał możliwość w najlepszym zakresie pracować. Ale wiadomo, czasami są sytuacje takie, że jest to wartość zmienna i trzeba zrobić inaczej. Ale skupmy się na tym, że tu jest nasza puszka i tu jest nasza puszka. Do tego celu możemy sobie użyć, żeby to jeszcze dodatkowo ustabilizować, to punkcik. Szanuję Waszą inteligencję, więc nie będę pokazywał samego momentu, kiedy wkładam wiertło w frezarkę, tylko już po prostu jedziemy. Ustawiamy więc frezarkę na swoim miejscu, tak aby żądło frezu wyszło nam w miejscu, gdzie żeśmy punktowali. OK, mamy to. Jeśli odczujecie taką potrzebę, to możecie jeszcze ścisnąć frezarkę ściskami, tak aby Wam nie jeździła na boki. Ja tylko pokazuję, że jest taka alternatywa zrobić to frezarką. Wybór należy do Was. Co Wam będzie wygodniejsze? Wiercimy. A obroty ustawcie sobie na minimum, moim zdaniem. Tak więc, jak sami widzicie, można. Gdy będziecie mieli taką potrzebę, a nie będziecie mieli sprzętu typu na przykład EcoDrill, to możecie to zrobić również frezarką, która zapewni Wam szybkie obroty. Może tu nie potrzeba akurat najszybszych obrotów, bo bym przy frezarce skręcił na zero, ale na pewno świetną precyzję, jeśli chodzi o głębokość wiercenia, co przy ręcznym wierceniu samym wiertłem jest dosyć niebezpieczną operacją. Chciałem Wam, tak jak wcześniej wspomniałem, pokazać, że w ogóle jest taka możliwość, żeby zrobić to frezarką, o czym wcześniej nie miałem pojęcia, chociaż to takie oczywiste, że można tam włożyć też inne rzeczy niż tylko frez typowy. Aczkolwiek, jak to mówi Big John z Triki z Ameryki, na wszystko jest sposób, tylko trzeba go znać. No więc ja teraz poznałem nowy i tym się z Wami dzielę. EcoDrill, fajna sprawa jak najbardziej. Cały urobek zostaje tutaj w środku, bo teraz ponoć jest tutaj już otwór wmontowany, nie wiem dlaczego nie pomyśleli, więc jak się wierci EcoDrillem, to tu jest znacznie mniejszy bałagan, bo ten cały urobek jest w środku, przynajmniej przy MDF-ie. Tutaj rozrzut jest dookoła,
Także zalecam założyć odpylacz i po prostu podłączyć do tego odkurzacz. Ale generalnie rozwiązanie alternatywne, więc można to zrobić też w ten sposób, ale lepiej na dworze. Co tu dużo mówić? Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jakby coś, jeśli potrzebujecie biblioteki do programu Prosto 6.0, to zapraszam na tokado.pl. Jeśli potrzebujecie szablon do frezowania pod konfirmaty, też zapraszamy na tokado.pl albo na Allegro. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.